Cieszymy się po przerwie wakacyjnej. Oto początek drugiego spotkania poniedziałku na Kuźniczej. Pierwszym była galeria, wystawa naszego przyjaciela aż z Żytomierza. Bardzo piękne obrazy aniołów. Czy Europa stoi przed katastrofą geopolityczną? Ośmieliliśmy się takie pytanie zadać. Takie katastrofy niestety w Europie się zdarzały. Nieraz Europejczycy nie dostrzegali wcześniej, nie chcieli dostrzegać, że takie katastrofy się dzieją, jak ta w 1939 roku, choćby nawet, nie wiem, czy to dobra aluzja. Opinie na temat tej możliwej katastrofy geopolitycznej są bardzo zróżnicowane, bardzo różnie ludzie myślą o tym, co się dzieje. Bardzo, bardzo widać, nie ma tutaj jakiegoś jednolitego sądu. Także pewnie i wśród naszych gości, których serdecznie witam. Zacznę od swojej lewej ręki. Szczególnie się cieszę, że jest z nami pan Kornel Morawiecki. Co prawda już dawnośmy się umówili, ale dość osobiste przeżycia stawiały pod znakiem zapytania jego wizytę. Cieszymy się, że się wszystko skończyło. Te oklaski to tytułem takiej radości naszej ogólnej. Drugim gościem jest pan Janusz Dobrosz, tutaj już też znany. I trzeci również tutaj prelegent, który u nas występuje, komentuje nieraz, pan Piotr Grabowiec, doktor. Jeszcze doktor, więc punkty widzenia mogą być różne. Chociaż jak nie będą różne, to też będzie ciekawie znaczyło, czy stoimy u progu tejże katastrofy geopolitycznej. I może pan Kornel jako tak pierwszy, proszę o krótką wypowiedź, jakieś odniesienie się do tego tytułowego. Jeszcze tylko dodam, że jest pod patronatem Gazety Obywatelskiej. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym planowanym spotkaniem pod właśnie pod patronatem Gazeta Obywatelska, prawda jest ciekawa, której nasz gość jest redaktorem naczelnym. Już. Ja uważam, że w Europie bezpośrednio żadna katastrofa geopolityczna nie grozi. Uważam, że cały ten medialny, polityczny, ale również też taki trochę moralny przekaz, który szedł przez Polskę, przez Europę, był przekazem wadliwym. Uważam, że jak patrzymy na trochę dłuższe przebiegi tego, co się dzieje w Europie, to musimy stwierdzić, że 23 lata temu była straszna, olbrzymia przemiana, w której my Polacy mieliśmy swój udział, przemiana Europy i świata, mianowicie upadł system komunistyczny, rozpadł się Związek Sowiecki, rozpadł się niepobity bezpośrednio, tylko rozpadł się moralnie zużyty i ideowo zużyty. I rozpadając się, ten Związek Sowiecki zostawił, czyli Rosja, imperialna Rosja, zostawiła poza swoim obszarem, poza swoją administracją, zostawiła 5 milionów kilometrów kwadratowych zamieszkałych przez ludność. To jest mniej więcej połowa swojego zamieszkałego terytorium. A jeśli chodzi o wielkość, to Państwo wiecie, to jest 15 razy tyle co Polska. 15 Polsk ten Związek Sowiecki zostawił 23 lata temu. I praktycznie od tego czasu aż do aneksji Krymu nic poważnego się na terenie europejskim nie zdarzyło. Znaczy zdarzyły się różne inne rzeczy na teatrze bliskowschodnim, których mamy teraz pokłosie, no strasznie bolesne, pokłosie strasznie dramatyczne, z którymi nie wiemy, jak sobie poradzić. To wszystko, co się dzieje teraz w Syrii, te państwa Lewantu, te państwa kalifaty tak zwane, tak, które tu ludzie zaczynają powstawać, a na terenie Syrii i Iraku powstało już, tak? I to jest straszne zagrożenie, ale to nie jest zagrożenie europejskie. Natomiast ja osobiście żadnych imperialnych ze strony Rosji przez te 20 parę lat działań nie zauważam. No jedyną imperialną taką akcją to była aneksja Krymu, przyłączenie Krymu. No rzeczywiście, to zdarzyło się parę miesięcy temu, no ale to jest sprawa złożona i na tyle równoważna, na przykład
imperialnej jakby akcji Amerykanów czy Polaków na Bałkanach, która spowodowała odłączenie Kosowa od Serbii, że możemy to pewną równowagą obdarzyć. Cała ta moja wypowiedź jeszcze potrzebuje jednego takiego uzupełnienia, istotnego bardzo uzupełnienia. Oczywiście, że nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. Ja nie wiem, jakie są zamiary Putina bezpośrednie, jakie są jego otoczenia, ale myślę, że troszeczkę powinno się poważniej o tym mówić na podstawie jakichś danych. No nie wiem, czy polski wywiad, czy wywiad amerykański ma tutaj głębsze dane, ale żadnych bezpośrednich działań takich zaborczych ze strony Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego ja nie zauważam. Sprawa Gruzji jest oczywiście dyskusyjna, ale niezależnie od ocen tego, co się zdarzyło w Gruzji, to efekt był taki, że Rosja ani 5 ziemi więcej nie wzięła w Gruzji. Ani 5 ziemi więcej Rosja nie wzięła. Ale cała ta kwestia imperializmu obecnego, tego światowego takiego układu, prawda, jakby hegemonicznego, kto tutaj będzie panował nad światem, ona ma taki jeszcze głębszy, bardziej wymiar. Taki wymiar materialno, jakby fizyczny, tak można powiedzieć. Mianowicie tak, w 1939 roku te dwie olbrzymie, wtedy okazało się potęgi, jedna potęga niemiecka nad ludzi niemieckich, znaczy taka faszystowska z pewną ideologią, z koncepcją, a druga komunistyczna potęga, stalinowska, też z inną ideologią, konkurencyjną do niej troszeczkę, ale obie te potęgi mogły projektować walkę o świat. I obie nie były dalekie od tego, żeby tą swoją projekcję przełożyć na realne rozwiązania. Mianowicie, no, gdyby Niemcy pokonali Rosję pod Stalingradem, gdyby te układy się inaczej potoczyły w środku wojny, no to potem mogłoby się okazać, że ten układ Niemcy panujący nad Rosją, Japonia panująca nad Chinami i Indochinami, że ten układ jest na tyle przemożny, że oczywiście jeszcze być może by broń jądrową też pierwsze miały, że cały inny świat musiał być mu podporządkowany. Przegrana Niemców spowodowała to, że Związek Sowiecki strasznie urósł w międzynarodowe znaczenie. Objął swoim posiadaniem tu obszary Europy Środkowej, między innymi my Polacy wpadliśmy w jego orbitę, no ale część Niemiec, a potem swoje wypustki jakby wprowadzał na różnych kontynentach, Afryka, Kuba, no, Ameryka Południowa, te walki o tak zwane wyzwolenie i tak dalej. On cały czas grał o świat, ale sytuacja, którą stworzyła obecność broni jądrowej teraz na wyposażeniu tych głównych mocarstw, ona zmienia w ogóle całą jakby no, optykę tego ewentualnego konfliktu. Mianowicie teraz, tak jak wtedy, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie pod sowieckim sztandarem mogli teoretycznie wygrać imperialną walkę o świat, tak teraz praktycznie nie ma możliwości wygrania tej walki, można tylko zniszczyć ten świat. I to stosunkowo łatwo zniszczyć, bo wystarczy rozpętać takie jakby no, atomowe piekło na pewnym obszarze, bo nie musi być piekło niszczące całej kuli ziemskiej, ale ono naruszy na tyle równowagę społeczną, że sami się potem zaczniemy zabijać, mordować z głodu, ze strachu, z nienawiści, z jakichś takich, no i będzie koniec naszej cywilizacji. Więc i to sobie z tego zdają sprawę. Myślę, że rosyjscy generałowie, którzy rozwiązywali Związek Sowiecki, zdawali sobie z tego sprawę. Myślę, że z tego sobie sprawę zdają również obecni rosyjscy generałowie Putina i Amerykanie sobie zdają z tego sprawę i NATO, i nikt nie chce tutaj tego typu walki o świat. Natomiast każdy walczy o pewne poszerzenie swoich wpływów.
Myślę, że ten temat, który się tutaj pojawił, on się wziął z tego, co się dzieje na Ukrainie, prawda, ten temat. No, do tego może jeszcze raz wrócimy, no ale te wszystkie wydarzenia na Ukrainie, no, począwszy od tego, co się zdarzyło 10 lat temu przy pomarańczowej rewolucji, no to była pewna próba, to są poważne próby, żeby Ukraina z orbity rosyjskiej weszła w orbitę zachodnią, tak generalnie, można powiedziawszy. W jakiej my jesteśmy orbicie? No my jesteśmy raczej w orbicie zachodniej. Jesteśmy formalnie suwerennym państwem, ale nasze możliwości gospodarcze, nasze możliwości polityczne są stosunkowo no, niewielkie, bo jednakże to, co na zachodniej granicy się, to co mamy, znaczy Niemcy, wpływ niemiecki na Polskę jest bardzo olbrzymi, europejski też. Oczywiście jest to w dużym stopniu wpływ za naszą zgodą i na to trzeba patrzeć inaczej. No ale ta rozgrywka, która teraz się toczy o Ukrainie, moim zdaniem jest to błędna rozgrywka. Nie, to jest rozgrywka z jednej strony oczywiście Rosji, ale z drugiej strony Zachodu. Gdyby można tak powiedzieć, gdyby jest to problem jakby no, integralności Ukrainy, ale problem integralności Ukrainy jest jednym problemem, a problem jakby samostanowienia różnych części Ukrainy jest drugim problemem. Ukraina na pewno nie jest takim narodem jak Polacy. Nie ma jednego języka, bo tam połowa ludzi mówi językiem rosyjskim, tak? Nie ma jednej historii, bo część tego narodu była po stronie niemieckiej i między innymi mordowała Polaków, zorganizowana część, WUPA. Teraz ta część stawia pomniki mordercom, SS Galicjen i my Polacy na to nie reagujemy, co jest kompletnym, jakby niezrozumiałym jakby skandalem, takim można powiedzieć moralno-politycznym. A druga część tego narodu, ta wschodnia, Ukraina, no, dała wielką daninę krwi na pokonanie niemieckiej hydry. Razem przy boku Armii Czerwonej rzeczywiście, no, no, mówią, że stoki na Bukowinie spływały ukraińską krwią. Tak, to gdzieś tak to wyczytałem, tak? Ci młodzi chłopcy ze wschodniej, ze środkowej Ukrainy, oni poszli z Armią Czerwoną i poszli no, na wielkie zniszczenie. Ich spadkobiercy, ich jakby potomkowie, no oni nie mogą się zgodzić tak bezpośrednio z tymi, co mają inne zupełnie wyobrażenie o świecie, o tym, co jest ważne i tak dalej. Także tutaj ten naród powinien dostać czas. Tylko ten naród tego czasu nie dostał. I teraz jest w sytuacji konfliktu. Konflikt, który wmieszała się Rosja, ale również wmieszują się w ten konflikt siły nasze, pośrednio, zachodnie siły, no oczywiście w sposób umiarkowany, żeby nie doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji z Rosją. No i to jest konflikt bardzo trudny teraz do wygrania, właściwie niemożliwy do wygrania i moim zdaniem błędem było go zaczynać, błędem było go inicjować. No to właściwie może, przepraszam, że chyba już kończę te 10 swoich minut, prawda? Tak? No tak. Tak. No i to przerwę i do tego będziemy wracać, dam tutaj swoim tak. Kolegom, przyjacielom zdanie. Bardzo dziękuję za uwagę Państwu. Dziękujemy. Nie wiem, czy ad vocem, czy nie ad vocem. To każdy przyjdzie moment, że będziemy się różnić, ale generalnie ja też uważam, że katastrofa jeszcze Europie nie grozi. Bo tutaj ten obrazoburczy tytuł był słusznie zresztą, żeby wywołać zainteresowanie. Natomiast na pewne zjawiska trzeba zwrócić uwagę, które mają swoje korzenie, swoje przyczyny, nie tylko w tym, co się dzieje obecnie, co nas emocjonuje, Ukraina, prawda, to, co się dzieje w obszarze Bliskiego Wschodu, co się dzieje również jeśli chodzi o układ cały geostrategiczny. My przecież mówiąc o Europie i o geostrategii musimy spojrzeć na to, w jaki sposób państwa trzeciego świata, niegdysiejsze, jak Chiny czy Indie, rosną w potęgę, rosną gospodarczo, rosną militarnie, rosną strategicznie. Jak to się ma w ich relacjach wobec Stanów Zjednoczonych, wobec całej Europy, wobec Rosji, wobec konkretnych państw, prawda, europejskich.
Jak też to wygląda, jeśli chodzi o tą Amerykę Południową, bo ją się też często lekceważy, a tam następują procesy dość silne, jeśli chodzi o gospodarkę, zwłaszcza Brazylia, mimo różnych zapóźnień, ale tam ten rozwój jest widoczny. Natomiast my tak patrzymy na Europę i perspektywę szerszą, nie tą bliższą, to musimy popatrzeć, że Europa jakby podlega różnym zagrożeniom, które mają swoje korzenie, moim zdaniem, w tym modelu Europy, który jest modelem takim ateistyczno-konsumpcyjnym, gdzie w konfrontacji z mocnym, coraz bardziej rozwijającym się w sensie demograficznym, ale nie tylko, światem islamu i wobec Azji zaczyna dostawać potężnej zadyszki gospodarczej. I na to też trzeba spojrzeć w kontekście Rosji. Czy czasem nie jest tak, że całkowite wykluczanie Rosji nie skaże nas na konfrontację wyłącznie potem z tamtym światem? Trzeba sobie z tego zadać takie pytanie w perspektywie, bo nikt takiego pytania strategicznie się nie zadaje. A jak rozmawiamy o geopolityce, to trzeba myśleć pierw o strategii, o taktyce, a potem, jak nas tutaj kolega Wronka mówił, o kwestiach drugorzędnych, operacyjnych. I w tym kontekście w Europie te procesy zachodzą dość niebezpieczne, bo społeczeństwo się coraz bardziej starzeje. Społeczeństwa europejskie są wygodne, no przyzwyczajone do pewnych tych. No i wzorce są niestety nie takie, jak liczyliśmy na to 25 lat temu, prawda? Jak tutaj o co walczył kolega Kornel Morawiecki, o tą solidarną Polskę, solidarną Europę, tylko niestety egoizm zaczyna często brać górę i on jest tak krótkowzroczny, że on nie widzi tych zagrożeń, które się pojawiają. W moim przekonaniu Europa, jeśli chodzi o islam, ona podlega jakby dwóm naciskom. Z jednej strony idzie ten islam zewnętrzny, siła tego islamu zewnętrznego. Dwa, że właśnie poprzez demograficzne procesy wewnętrznie już, te kraje jak Francja, Wielka Brytania, nawet Niemcy, prawda, Włochy ulegają temu, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na Bałkany. My w geostrategii lekceważymy kwestię Bałkanów. Pierwsza wojna światowa miała swoje źródło na Bałkanach. I to, co tu już tutaj kolega Kornel powiedział, była ta sprawa Kosowa, była ta sprawa Serbii, Jugosławii i w tym momencie po raz pierwszy w Europie zastosowano doktrynę nie jakby szanowania suwerennych państw, tylko ktoś wymyślił, prawda, humanistyczne, no może i słuszne tezy, że będziemy walczyć, prawda, o prawa człowieka, tylko metody tej walki i sposób ich instrumentalny traktowania okazał się dla Bałkanów katastrofalny. Ja tydzień temu byłem w Czarnogórze, no nie pełny tydzień. I to, co się stało w Kosowie, w moim przekonaniu w niedługim czasie nastąpi w Czarnogórze. Państwa też się zatomizowały, są małe państewka i wpływy islamu i dynamiczna demografia spowoduje, że na Bałkanach, poza może Serbią i Chorwacją, te wszystkie kraje ulegną islamizacji. Dla mnie nie ulega wątpliwość. Miejscowość, która jest w granicach, prawda, prawie niedaleko Albanii, jakieś 20 km, ale to też do połowy mniej więcej Czarnogóry to wygląda, już na ulicach jest przewaga islamu. W miejscowości 6 meczetów, jedna cerkiew, żadnego kościoła katolickiego, zresztą tam tradycji nie było katolickiej. Ale to o czym świadczy? I te procesy zaszły w ostatnich 50-60 latach. To nie jest tak, że to nastąpiło, no, bardzo długi proces. Nie. Zresztą Czarnogóra jest najlepszym przykładem, że oni się potrafili przed Turkami maleńki narodek i maleńkie państewko obronić przed bronią, przed przemocą, natomiast demograficznie tego nie wytrzymują. Precedens nastąpił. To państwo i część NATO atakowało państwo suwerenne Serbii. Dzisiaj się okazuje, że wcale nie było mordów Albańczyków, było dokładnie odwrotnie. Przypomina się również kwestia Iraku. Tutaj swego czasu pan Rudolf Jaworek napisał taką książkę Wybacz mi Serbio. Ja wtedy też w Sejmie uczestniczyłem w takiej próbie zatrzymania tego jednostronnego patrzenia na kwestię Serbii. I tutaj, jeśli chodzi o Kosowo i uznanie tego dziwolonga, spowodowano precedens, z którego obecnie skorzystał Putin, jeśli chodzi o Krym. Tym bardziej, że oczywiście tutaj też była bezpośrednio ingerencja wojskowa ze strony Rosji, ale jak popatrzymy na to, co się dzieje na wschodzie Rosji, to na razie to są różne zielone rudziki, tamto, ziamto, ale bezpośrednio takiej ingerencji, jak była w Europie, w Jugosławii, nie ma.
a była. Tak samo w Afganistanie i Iraku. I zawsze Rosja będzie mogła odpowiedzieć, no tak, wam wolno, a nam nie wolno. Jak Polonko Max mówi, no transporty humanitarne na Ukrainę, jak idą rosyjskie, to B, ale jak idą transporty amerykańskie dla Kurdów w Iraku, to dobrze. No, no. Ludzie temu wszystkiemu się przyglądają i ten relatywizm też szkodzi tym procesom, które w Europie powinny zachodzić. Ale mówię, to jest wyraźnie widoczne. Następna kwestia to są sprawy gospodarcze. Otóż widać wyraźnie, że dynamika gospodarcza Europy, która no tyle lat była tą wiodącą, nowe technologie, zaczyna niestety no, dyszeć. Zaczyna widać wyraźnie, że te nowoczesne, które z jednej strony są tradycjonalistyczne, jeśli chodzi o wychowanie, o ten tempo demograficzne, jak ja mówię o tych krajach rozwijających się i islamskich, ale korzystać z dobrodziejstw nowej techniki potrafią znakomicie, nawet w sposób morderczy. I to też na to trzeba zwrócić uwagę. Europa w ogóle nie dyskutuje na te tematy, które powinny być brane pod uwagę, bo jeżeli wyobraźmy sobie konfrontację, ja to kiedyś tam panu Kaliszowi powiedziałem, jak tam zaczął o tych paradach miłości mówić, to jak sobie pan wyobraża, panie Kalisz, konfrontację parady miłości z paradą islamsko zorganizowaną grupy mocnych, prawda? Kto taką konfrontację wygra? No nie trudno sobie wyobrazić, kiedy Europa idzie w takim kierunku. Następne rzeczy, które też trzeba na nie wyraźnie zwrócić uwagę, to jest to, muszę wyłączyć telefon, bo ktoś się dopomina, zwrócić na to uwagę, że proszę popatrzeć, minęło tyle lat, wydawało się, że pewne rzeczy są stałe. No nawet Brzeziński kiedyś mówił, że Związek Radziecki nigdy nie upadnie, prawda? Brzeziński, Bogu dzięki, jeszcze żyje, Związku Radzieckiego nie. Ale my postrzegamy często rzeczywistość w kontekście historii. I kończąc ten mój wywód, wracając, bo wszyscy będziemy do tej Ukrainy wracać, ja w pełni, zresztą podobnie pisałem w gazecie pana Kornela jeszcze półtorej roku temu, ostrzegałem przed angażowaniem się na Majdanie, że sprawa jest zbyt skomplikowana i praktycznie nie do wygrania. Albo ktoś chciał utrzymać integralność Ukrainy i czekać cierpliwie, aż tam pewne procesy zajdą, a one już zachodziły. Bo jak ktoś sobie przypomni Mistrzostwa Europy, to nawet wschodni Ukraińcy już tą jakąś tam tożsamość tą ukraińską posiadali. Ale proszę Państwa, ale jeżeli ktokolwiek chciał całą Ukrainę przeciągnąć na zachód, musiał spowodować bunt wschodu i ktokolwiek by chciał całą Ukrainę, również zachodnią, przeciągnąć całkowicie na wschód, spotkałby się z tą samą reakcją. To była polityka samobójcza, bezmyślna i wszyscy ci, którzy nawet robili to w dobrej wierze, muszą sobie zadać pytanie, jaki jest efekt ich polityki. A efekt jest dramatyczny, bo giną ludzie, bo za naszą wschodnią granicą jest wojna, a nawet to, że niektórzy na wyprzódki starają się pod kątem Ukrainy występować jako dobry, prawda, wujek i partner z polskiej strony, zarówno sfery rządowe, jak i opozycyjne, to przecież tam z tamtej strony nikt nas o to nie prosi. Pan Poroszenko zrezygnował z polskich, prawda, mediacji w tej sprawie. Ja to nawet w telewizji powiedziałem, jak tam wszyscy mówią, jabłka jemy, bo Putin nam jabłka nie przyjmuje. No to mówię, a to może też wieprzowinkę zaczniemy wszyscy gremialnie jeść, bo z kolei pan partner Poroszenko zamyka nam granicę na wieprzowinę. Proszę Państwa, to jest jakaś schizofrenia paranoidalna. Te same błędy popełniane wobec Ukrainy, tkwiąc w jagiellońskich jakichś tam sentymentach, jak to było z Litwą. Ostrzegałem, byłem na tej delegacji z panem marszałkiem Jurkiem, jak kupowano morzejki. Mówię, Litwini zrobią nas w konia. No i zrobili nas z konia i teraz będziemy za to płacić, a oni tory nawet nie zmienili, tylko ruskie tory szerokie są. Nie róbmy takiej polityki, która do niczego nie prowadzi, tylko nas konfliktuje, ba, my o niczym nie decydujemy. I tak jak napisałem w tym artykule rok temu, odegraliśmy rolę próbnika, prawda? Próbnik wszedł na arenę, próbnik, prawda, swoją rolę wykonał, inni, prawda, w tej materii ręce zacierali, a teraz jak przychodzi co do czego, próbnik został ściągnięty z areny i teraz będzie płacił za to sankcjami gospodarczymi. Także albo będziemy się zachowywać racjonalnie, albo będziemy tkwić w jakichś giedrojcowskich, zupełnie już dzisiaj nieadekwatnych z rzeczywistością sytuacjach. To, co powiedział pan Kornel, no proszę Państwa, no wystarczy spojrzeć na mapę. Dzisiaj mówi zagrożenie rosyjskie. Nigdy bym go nie lekceważył.
Ale czy zagrożenie nie będzie państwo ukraińskie, które będzie nacjonalistyczne, oparte o takie ideologie, a zarazem będzie w pełni uzależnione całkowicie od Niemiec i będzie niemiecką politykę realizowało? Czy tego już inni politycy nie widzą? Czy już tego nie chcą przewidzieć? Czy już doświadczenia, które tyle lat prawda, nas dotykały ze strony tamtej, tamtej grupy narodowościowej, będą szły na marne? To jest nie tylko niemoralne postępowanie, ale głupie, dlatego że nigdy z tamtej strony, z tych ultranacjonalistycznych środowisk nie będziemy mieli partnera ani przyjaciela. Zawsze będzie nad nami wisiał miecz i to jest ten kompleks kata wobec ofiary. Kat nigdy nie wybacza ofierze. Taka jest prawda, możemy chrześcijaństwo inaczej na to patrzeć, ale niestety jak mamy doświadczenia z tamtej strony, to one się zawsze tak zasadzały. Jest mylne, nieprawdziwe twierdzenie, że były tylko mordy wołyńskie, ale mordy Polaków zaczęły się w 1939 roku, w momencie wkroczenia Sowietów na kresy nasze południowo-wschodnie. Są na to dokumenty, dowody i ci sami nacjonaliści ukraińscy w taki sam sposób współpracowali z NKWD, jak potem z hitlerowcami. Czyli oni bardziej nienawidzą Polaków, jak Rosja. I to trzeba sobie wreszcie zapisać. Jak się to zapisze, to racjonalną politykę można prowadzić. Ja tylko na sam koniec powiem takie jedno zdarzenie z własnego doświadczenia. Byłem swego czasu współprzewodniczącym Komisji do Spraw Łączności z Polakami za granicą. I pojechaliśmy na Ukrainę, na Podolę. I byliśmy w takiej miejscowości słynnej Bar. Bar Wzięto, pamiętacie Państwo, co mnie nie miecze. I tam był znakomity młody Ukrainiec, merem tej miejscowości. Czyli coś takiego rodzaju naszego burmistrza. Ja na początku byłem ostrożny, bo tam pokazywali, jak się Polakom dobrze żyje. No ale jak potem biskup kamieniecki, nasz katolicki, mówił, że tam znakomita współpraca z miejscowymi Ukraińcami, no to zacząłem to poważnie traktować. Potem z tymi Polakami rozmawia, ale na końcu ujął mnie ten człowiek czym. Pojechaliśmy na cmentarz, gdzie była nekropolia naszych legionistów odrestaurowana. Piękna, zadbana. No mówię, no to faktycznie tutaj ta współpraca, oczywiście to za zbruczem jest, jak dobrze wiem. No i proszę Państwa, potem jakaś była uroczystość, on mnie tam gdzieś na taką kolację poprosił do swoich ludzi. W trakcie tej kolacji wyprowadził, bo to w szkole było, on tą szkołę, tej szkoły był absolwentem i pokazuje, jak to, wiecie, jeszcze w Związku Radzieckim były te takie miejsca pamięci, prawda, w szkole. I tam były trzy fotografie tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej z tej miejscowości, żołnierzy oczywiście w mundurach radzieckich, sowieckich. I on mówi tak, cytuję, Janusz, co wy wyprawiacie? Bo przeszedł ze mną na ty. Dwóch z tych ludzi zginęło od kul UPA, tylko jeden od Niemców. Dlaczego wy na Ukrainie współpracujecie z najbardziej wrogim i Polsce, i nam środowiskami? Tylko dlatego, że są antyrosyjskie. A dlaczego nie próbujcie z środkową Ukrainą, która Polsce jest przyjazna? I tyle, prawda? Dziękuję bardzo. Będę dużo mówił. Co ja mam powiedzieć, tak? Po tym wszystkim. Znaczy też wychodzę z podobnie jak tutaj panowie z założenia, że katastrofa geopolityczna nam nie grozi. Nie sądzę również, żeby tak to wyglądało. Natomiast mamy do czynienia oczywiście z pewnymi procesami, które można było przewidzieć. To historia w pewnym sensie, że nie jest tak do końca nauczycielką życia, ale są pewne mechanizmy uniwersalne, które od czasów starożytnej Grecji są znane nam, zwłaszcza w odniesieniu do imperium, bo tu się akurat nie zgodzę z panem co do jakby imperialności Rosji. Tak? Mamy raczej do czynienia z taką sytuacją, w której rzeczywiście ta Rosja po upadku Związku Radzieckiego i po dojściu później już Putina do władzy, no, realizuje pewien scenariusz, który jest charakterystyczny dla każdego imperium. Że jeżeli jest dusza imperialna, jeżeli zostało wytworzone imperium na przestrzeni dziejów, to wystarczy coś, co Friedrich Ratzel pisał, że wystarczy coś takiego jak powstanie idei wielkości, znaczy jakby odnowienie tej idei wielkości. Zwłaszcza w zlustrowanym społeczeństwie postsowieckim, tak, społeczeństwie, które w zasadzie oparte było o tożsamość imperialną, budowaną taką wielkorosyjską, ale przecież wiem, że mieliśmy do czynienia z takim w pewnym sensie narodowym bolszewizmem. To, o czym mówimy przy okazji Ukrainy, no to mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją, w której nie wiemy, gdzie kończy się naród rosyjski, a gdzie zaczyna naród ukraiński, prawda? To jest jasne.
I rzeczywiście to państwo wymagałoby, ten naród wymagałby czasu, ale tego czasu nie ma. Tak? Odradzające się myślenie imperialne Rosji, które jest, mówię, naturalne, tak? Jakby kiedy cofniemy się jeszcze dalej właśnie do starożytnej Grecji, tam w wojnach peloponeskich Tukidydes cytuje Peryklesa, który mówi o tym, że imperium rodzi się z trzech przyczyn. Pierwszą przyczyną powstawania imperium jest strach. Można powiedzieć, że ten strach, później jest honor, tak? A później jest zysk. Więc ten strach w zasadzie, rosyjski strach, tak? Rozpadającego się imperium, strach przed zagrożeniem, jaki niesie dla nich, w sensie strefy wpływu, interesu, możliwości właśnie realizowania tego ducha rosyjskiego, tego ducha przeszłości, tej potęgi, która została gdzieś tam w świadomości tych ludzi wytworzona. No, Russell mówi o tej przestrzeni, prawda, że ta przestrzeń rodzi tą świadomość, ta wielka przestrzeń rosyjska. Dla nich taka Polska, prawda, takie małe kraje, one są prawie że niezauważalne, tak, w tym poczuciu wielkości. Tak? A to poczucie wielkości ma i metafizyczny, i fizyczny wymiar, tak? Oczywiście. I teraz no, coś takiego się odradza. Przy okazji, biorąc oczywiście pod uwagę cywilizacyjny kontekst Rosji, prawda, jej taką turańsko-bizantyńską cywilizację, hierarchizację władzy, prawda? Czyli można powiedzieć, jakby się tak, no oczywiście to jest taka analogia daleka, prawda? Ale mamy do czynienia z czymś takim, jakby tutaj powiedzieć, z taką Spartą i Atenami, tak? Ateny to oczywiście ta Ameryka, prawda? A Sparta to ta Rosja. W takim starym zrozumieniu, bo oczywiście są Chiny jeszcze, Indie dzisiaj, prawda? One wchodzą na arenę międzynarodową, a tu przy okazji Chin, to też, proszę zobaczyć, my dyskutujemy tak wiele o Tybecie, prawda? No, ale ktoś kiedyś zadał pytanie gdzieś tam, po co Chinom Tybet? No, w zasadzie. Tu pojawia się też ta kategoria strachu, bo jak nie Chiny, no to kto? To Indie, tak? Więc bojąc się Indii, czy zabezpieczając się przed Indiami, zdobywamy sobie ten Tybet i robimy sobie miejsce, okienko, tak? Żeby patrzeć, co się dzieje po drugiej stronie szczytu. Ale wracając tutaj jeszcze do kwestii ukraińskiej i rosyjskiej. Więc rzeczywiście nie mamy do czynienia z niczym nowym. Można się było tego domyślać. Te procesy musiały nastąpić. To odrodzenie imperialnego myślenia musiało nastąpić. Natomiast oczywiście ta strefa wpływu jest gdzieś tam dzisiaj jasna dla nas. To znaczy ona na pewno nie, ona jeżeli się uda zbudować Ukraińcom jakieś kadłubkowe państwo, prawda, na zachodniej Ukrainie, samodzielne, no to ono będzie oczywiście mało słabe i mało samowystarczające, prawda? Jeżeli Rosji uda się odbudować to poczucie jedności, że tak powiem, włączenia Ukrainy w strefę wpływu, czyli jakby postawienia w Kijowie swojego człowieka, no to będziemy mieli do czynienia z tym, co było do tej pory, prawda? No to w zasadzie nic się nie zmieni, bo wspólnota niepodległych państw tak funkcjonowała i tutaj nie ma o czym mówić. Zachodnia Ukraina, ja tutaj oczywiście nie chcę wchodzić w politykę, tak? Politykę. Nie, ale taką bieżącą politykę oceniania, kto tam jest nacjonalistą, kto nie jest nacjonalistą, bo jak się słucha retorykę Putina, to w zasadzie wszyscy są faszystami poza nim sam. Tak? Natomiast z drugiej strony, jak się czyta jego doradcy Dugina, to on twierdzi, że oni są prawdziwymi faszystami, prawda? Włącznie z Putinem. Także, więc tutaj trudno ocenić, co jest tutaj, kto jest tak naprawdę prawdziwym faszystą. Kto jest faszystą w ogóle, tak? To nie jest oczywiście właśnie taka prosta sprawa, jasne, że tak. Tutaj trzeba być ostrożnym i trzeba oczywiście prowadzić mimo wszystko jednak politykę realistyczną. Natomiast niewątpliwie jest jakoś w jakimś sensie w naszym interesie, byłoby w naszym interesie, budowanie jakiegoś bufora, tak? Jakiejś przestrzeni, której Rosja będzie ciągle zajęta, którą będzie Rosja ciągle zajęta, którą się będzie, że tak powiem, zajmować, przejmować, a nie będzie się przejmować nami, tak? Ale czy to się uda akurat z Ukrainą i na Ukrainie, no trudno powiedzieć. Świadomość zachodniej Ukrainy wygląda zupełnie inaczej, czy też środkowe, jak tu pan poseł powiedział. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To, co dzieje się na Litwie, w świadomości narodowej, czy na Ukrainie, w świadomości narodowej, też nie jest nic nowego. Tak? Każda świadomość narodowa
zaczyna się, czy każdy naród buduje swoją tożsamość na początku na takim wielkim halo opartym na nacjonalizmie. Tak? Wyszukuje bohaterów, no, że tak powiem, dla siebie odpowiednich, tworząc mitologię własną, tak? Tworząc taką własną religię polityczną czy religię obywatelską. Często ci bohaterowie są naprawdę z perspektywy ofiar złymi ludźmi, tak jak Bandera. Pan ostatnio przyniósł może? Ale nie było. Nie, ale nie tak. Prosimy nie. Ale nie chodzi mi o to, bo ja nie odwołuję się do konkretnych przykładów. Mówię tylko o tym, że to są procesy uniwersalne. To tak się dzieje. Że równie dobrze możemy sobie powiedzieć ileś tam parę no, wieków temu, tak? Nie wiem, udział Polaków po stronie Napoleona dla wielu było też tak odbierany, tak? Nie wiem, walka w Hiszpanii, prawda? No przepraszam, to ci Hiszpanie nas jako, traktowali jako kogo? Jako bohaterów? No nie. Ja tylko mówię o tym, że to są normalne rzeczy, tak? I oczywiście my musimy reagować politycznie na to, ale tak to jest. To nie jest tak, że możemy zbudować sobie obiektywną narrację wyłącznie tylko dla nas i mówić, jesteśmy święci, a oni są myśliwi, tak? No taka jest rzeczywistość, natomiast realizm polega na tym, że umiemy to w jakiś sposób, że powiem, rozgrywać to, układać to jakoś, tak? Dogadywać się, jeżeli trzeba, tak? Szukać naszych interesów. Pewnie, że rzeczą jest nie do pomyślenia to, że będąc w jednej Unii Europejskiej nie potrafimy się z Litwinami dogadać co do nas miejscowości na przykład, tak? No to jest karygodne, ale też wiemy, z czego to wynika. Z jednej strony może ze słabości polskiej dyplomacji, a z drugiej strony właśnie z tego, że ci Litwini to po prostu to mieli poczucie słabości, tak? Takiej jakby rozpadu, tak? Braku ojczyzny, braku narodu, tak? Braku państwa. No. Ja nie twierdzę, ja ich nie tłumaczę, mówię tylko, że to jest naturalne zjawisko. To, co pan tutaj profesor mówi, to też niestety jest naturalne zjawisko. Ja mam kontakt ze studentami ukraińskimi. Wiem, jak oni się zachowują. Wiem często, co oni może i myślą, tak? Wiem, że ten nacjonalizm jest gdzieś głęboko zakorzeniony. Na tej Litwie, o której pani mówi, ja zaraz skończę, żeby pani wstydu oszczędzić sobie. Oczywiście studenci, kiedy jeden z profesorów litewskich powiedział, że Polacy nie byli, nie okupowali Litwy, uczyli, że Litwini sami przejmowali na przykład kulturę łacińską, że się polonizowali. To na końcu młodzież się śmiała z niego i gwizdała na niego, bo tak byli wychowani w swoich domach. Taki mieli zaszczepiony, że tak powiem, no, stereotyp Polaka i Polaków. Żeby to zmienić, to naprawdę wiele pokoleń pewnie musi upłynąć i woli politycznej, żeby to zmieniać. Tak samo jest po naszej stronie w wielu przypadkach, nie będę wgłębiał się w to, tylko jak chcemy szukać obiektywizmu jakiegoś i jakiegoś dyskursu, no to musimy to też rozumieć. To ja dziękuję. W zasadzie no, jest to tak zwane 45 minut, zawsze taka zasada, że potem jest dyskusja, ale moja propozycja jest taka, wykorzystując, że każdy z prelegentów się wypowiedział, być może jest wola jakaś wzajemna ustosunkowania się do swoich wypowiedzi współpanelistów. Czy pan Kornel by zechciał? Ja tak bardzo chciałem zgodzić się z Januszem, jeżeli chodzi o taką poważną w tej chwili groźbę, która wisi nad Europą. Tą groźbę taką takiej pewnej duchowej niejakości tak, zasadniczo. Znaczy to wszystko, jesteśmy tutaj w miejscu, w którym nam użyta Stowarzyszenie Chrześcijańskie tego miejsca. No i rzeczywiście my, Europejczycy, zaczyna nam brakować takiej głębszej duchowości. Nie wiemy, gubimy swoje wyobrażenia o tym, kim jesteśmy, po co jesteśmy, o celu swojego życia, zwłaszcza młodsze pokolenia, przechodzimy na użycie. No i to nie jest może zgodne z tytułem naszego wykładu o tych imperialnych zagrożeniach, ale jest to strasznie ważne zagrożenie. Jest to zagrożenie cywilizacyjne.
po prostu, i to widać, jak mamy naprzeciwko siły, które sami wzbudziliśmy. No. Jeszcze tragedii na tej Ukrainie takiej ostatecznej nie widać. Oczywiście to, że tam zginęło parę tysięcy ludzi, jest to nasza wina. Po cośmy tych ludzi zabijali, po cośmy godzili się na to, żeby czołgi, samoloty ukraińskie, myśmy na to godzili, żeby czołgi, samoloty ukraińskie zdobywały miasta, takie jak Donieck, Milionowe i tak dalej. To jest skandalem, żeby w czasie pokoju takie akcje aprobować. Ale jeszcze jakiegoś takiego dramatu, tam takiego dramatu globalnego, czy nawet takiego regionalnego nie widać. Natomiast to, co się stało w Iraku, no to już jest absolutny dramat. To już jest dramat nie tylko lokalny, ale globalny dramat. Bo właściwie tak 10 lat temu poszliśmy na wojnę, która nie miała aprobaty ONZ-u, więc wojnę niesprawiedliwą w tym sensie nawet formalną. Mówiliśmy, że robimy dobrze. Zabiliśmy kilkaset tysięcy ludzi, powiesiliśmy prezydenta, wydaliśmy od 1,5 do 2 tysięcy miliardów dolarów. Ja nie mówię, że my Polacy, ale wszyscy, tak? I to, cośmy zrobili na tych terenach, no to jest po prostu zgroza, z którą zupełnie nie wiemy, jak sobie teraz poradzić. 1500-letnia obecność na tych terenach chrześcijaństwa została bezpowrotnie zniszczona. Kościoły spalone, chrześcijanie wymordowani, no nic. No, i to są nasze, to jest pokłosie naszych działań, naszych niepoważnych, albo no gorzej, no, na granicy. Ja myślę, że prezydenci, panowie Bush, premier Blair, prezydent Kwaśniewski powinni stanąć przed Trybunałem w Hadze. No bo to, co się stało, no to jest niewyobrażalne. To jest tragedia, bo teraz nikt nie wie, jak z tym działać, bo to już nie partyzanci, nie jakieś tam terroryści, ale to się tworzą struktury społeczne, zorganizowane, państwowe, mające poparcie miejscowej ludności. I z tymi strukturami trzeba walczyć, bo to są bandyckie struktury. Gorsze struktury niż Al-Kaida. No to jest paradoks. Ludzie Al-Kaidy zaczynają się odcinać od tych bandytów, tak? No i możeśmy źle zrobili, żeśmy zabili tego Bin Ladena. Bo to byłby jakiś autorytet, jakby on coś powiedział, to może by się opamiętali. A tak tutaj nie widać żadnych... No, a i oni się odwołują do religii, oni się odwołują do swojego Boga, do chorych jakby takich dla nas zupełnie wyobrażeń wieczności i wartości, tak? No ale teraz jak im zaprzeczyć? Co im przeciwstawić? No to jest ten przykład Iraku, no to jest taki, to powinno być takie wielkie memento właściwie dla wszystkich polityków, dla całej naszej rzeczywistości świata zachodniego. I to jest groźba geopolityczna już nie dla Europy, ale to jest groźba geopolityczna dla świata w jakimś sensie, tak? Bo to jest groźba geopolityczna. Cały ten pas. Tutaj Syria, Irak, potem idziemy, Egipt, tak też jest bardzo niewyraźny. Libia, potem w Nigerii. Państwo rozumiecie, w Nigerii tworzy jakiś Boko Haram i tworzą jakieś państwo pod szariatem. Państwo kalifat tworzą. A Nigeria, no to jest olbrzymie państwo. Nigeria to 180 milionów ludności, bo to straszna siła. No i teraz jak coś się tam, jak coś się jakoś wyłączy, polegnie, no to chroniasz Boże, że tak powiem, przed tym, co tutaj się wzbudza. Tak? No nie wiadomo, jak teraz z tym, po prostu, jak naprawdę z tym sobie radzić. Tak? To jest taka bezradność tego świata. Bombardujemy ich, jakąś nową koalicję zawiązujemy, ale to jest niepoważne. My nawet ideowo nie próbujemy odpowiedzieć. No i bardzo dziękuję, że ja już ten temat poruszył. No pan tutaj też parę takich rzeczy ważnych pan poruszył oczywiście, związanych z tą historią ukraińską. I my musimy na to być wyczuleni na pewno, no ale jak, jeżeli jestem przy... Mogę jeszcze słowo? Tak jest. Jeżeli jestem przy głosie, to jeszcze tak powiem tak, no. Jak się chce aprobować, czy chce się prowadzić wojnę, to można w zasadzie tylko takie dwa
dwa, że tak powiem, warianty pozytywne, znaczy jak pozytywne, no wojna, Państwo, jesteśmy tutaj jeszcze raz Civitas Christiana, no Państwo znacie to wielkie, przedostatnie błogosławieństwo naszego nauczyciela Jezusa, błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, tak? To jest to błogosławieństwo, czyniący pokój, robiący pokój. A my ten, jak się idzie na wojnę, to się nie czyni pokój. Można powiedzieć, że są dwa tylko momenty, które cię tłumaczą. Znaczy wojna obronna, jak musisz się bronić. No i dwa, wojna, która jest do wygrania. To można dyskutować, czy te cele, które ty, czy to są, prawda, która jest do wygrania. Ta wojna nie jest. A wojnę, którą zaczynasz, która nie jest do wygrania, no to jakiś idioci, można powiedzieć. To jacyś, po prostu jakaś no choro. No jak, no co, Poroszenko, no co, Tusk, no co, tego, myślał, że tą wojnę w Donbasie wygra? No mógł myśleć, czy to było poważne? No przypuśćmy, że no, postawmy się w sytuacji tego drugiego czynnika, rosyjskiej, tak? Powiedzmy, że jesteśmy Rosjanami. No to my, co, myśmy liczyli na to, że ich zmusimy do podległości przez to, że ich pozbawimy naszych jabłek, że ich pozbawimy naszych nie wiem, funtów, prawda, czy jakichś tam apanarzy, no i tak dalej, to oni by sobie sami w twarz nie mogli spojrzeć, jakby oni zostawili swoich braci. No a co, a że Ukraina wygra z Rosją, no to już niepoważne, no to zupełnie absurdalne. No i to teraz parę dni temu, tam tydzień temu weszło na Ukrainę, no nie wiem, parę tysięcy wojska rosyjskiego, trochę czołgów, trochę samochodów, bez samolotów zupełnie, no i odmieniły się losy wojny i teraz raptem Ukraińcy siedli do stołu z separatystami. Ale teraz, chłopcy, teraz, po dwóch, trzech miesiącach zabijania tych separatystów? Przecież to dogadacie się teraz, no życzę wam powodzenia, ale to będzie dużo trudniej się dogadać, niż gdyby ta rozmowa była, to cośmy zresztą w tej gazecie, jedynie w tej gazecie pisali, jedynie w tej gazecie, gdyby ta rozmowa była przed atakiem na Donbas. No bo wtedy można powiedzieć, jakiej chcecie autonomii. Chcecie własnej policji, własnego samorządu, własnego, nie wiem, no właśnie, to chcecie, może, no chcecie oczywiście języka, no damy wam to, ale bądźcie z nami formalnie. Twórzmy jedną gospodarkę, twórzmy jedną pewną całość, tak? No a teraz, no to ja nie wiem, czy to się da zrobić. No bo teraz, wyobraźmy, teraz mówimy jakieś zawieszenie broni tam tego, no ale wyobraźmy sobie, proszę państwa, że większe siły damy tym Ukraińcom, że oni jeszcze więcej będą mogli tam zrobić, tak? No to co? Rosja to odpuści? No jak wyjdzie jakby fragment rosyjskiej armii poważnej, a nie tam fragment armii naprawdę, tak? A nie jakiegoś pospolitego ruszenia, no to oni odetną po prostu te tereny, które chcą odciąć, odetną od Ukrainy, no i po prostu spadnie im to jak i samoloty, żadnego dopływu środków i ci Ukraińcy po prostu wyjdą korytarzami jako jeńcy, grzecznie pomarszerują na zachód, tak? I Ukraina się rozpadnie. No i innej tutaj możliwości. Więc jeżeli się nie dogadają, to ta Ukraina już jej nie ma. Już jej jako państwa nie ma, tak? No to, i to są efekty naszej polskiej, amerykańskiej, ukraińskiej polityki. No więc to jest polityka zupełnie. No jeszcze dla mnie jest to skandalem, że tą politykę aprobuje społeczeństwo polskie, ogłupione przez media, że większość polskich elit, no i tak dalej, no część elit zachodnich zaczyna to rozumieć. No, parę tam, dwa czy trzy tygodnie temu Barack Obama wydał oświadczenie, że on nie będzie dozbrajał Ukraińców. A tutaj polskie gazety, pan Michnik, pan Sakiewicz, to samo, że tak, że mamy dozbrajać. No, przecież to absurd. No i co to? I jak dozbroimy tych Ukraińców, to oni wygrają z Rosjanami? No bądźmy poważni. No, zacznijmy troszeczkę realną politykę uprawiać, prawda? Z której wyjdzie jakiś układ geopolityczny, bo inaczej to jest po prostu niepoważne. Ja bardzo dziękuję, przepraszam, że... Dziękuję bardzo. No, było to programowa wypowiedź. Ledwo minami zatrzymałem. Ze trzy uzupełnienia. Spokojnie. Ja mam pytanie, mogę wiedzieć?
rzadko kiedy, no może do marszałka, rzadko kiedy swoje własne poglądy prezentuję tutaj, więc bardzo rzadko. Staram się udawać, że ich nie mam w ogóle, ale wszyscy wiedzą, że mam. Myśl taką miałem, właśnie zainspirowany tutaj polemiką, która na łamach Gazety Obywatelskiej w ostatnim takim, bardzo tak była, no, ostra tutaj. Co bym zrobił, gdybym był wrogiem Ukrainy? Tak sobie widzę tytuł tekstu. Ano, co bym zrobił? Ano, i tu opisuję. Zrobiłbym dokładnie to, co się na Ukrainie dzieje teraz. Już nie będę tu Państwa zamęczał tym co, bo widzicie, co się dzieje. Dokładnie do tego bym dążył, dopóki się tylko da, aż ten naród, to państwo, to społeczność, ten terytorium, jak zwał, nie ulegnie kompletnej degradacji i rozpadowi, no też znowu, jak nazwiemy, tak nazwiemy, likwidacji jako ośrodek geopolityczny. To bym zrobił, gdybym był wrogiem Ukrainy, i skończyć taki tekst felieton mógłbym słowami, ale nie jestem wrogiem Ukrainy. I teraz... Jeżeli można, bo tak, jakoś właśnie... akurat z Gordonem się praktycznie we wszystkim zgadzamy, bo myśmy nie na te tematy rozmawiali półtorej roku temu. To nie jest sztuka dzisiaj powiedzieć, stało się, prawda? Sztuką jest określić sytuację przed, a nie po, i zapobiegać temu. Więc w tamtym czasie obaj byliśmy odżegnywali od czci i wiary, podobnie jak ja osobiście, jak protestowałem ostro w Sejmie przeciwko ingerencji i agresji na Iran. Dając wtedy te wszystkie, zresztą w gazecie też o tym pisałem, dając wszystkie dowody, jak zostały złamane elementarne zasady prawa międzynarodowego publicznego. I teraz jakie są efekty, bo te efekty tak do końca do nas nie docierają. Reżim Husajna, można mu przypisać maksymalnie 50-60 tysięcy osób. Demokracja, którą zafundowały Stany Zjednoczone, również przy naszym z polskim współudziale, kosztują Irak 1,5 miliona ofiar. Ja Państwa pytam, czy ten, co ginie w imię, czy pod hasłem demokracji, to mniej czuje ten ból śmierci, niż ci, co zginęli od Husajna, który notabene za mordę również trzymał tych najbardziej skrajnych islamistów. Mówmy otwartym tekstem. Dzisiaj, tak co powiedział Kornel, jeszcze tam dochodzi kwestia kurdyjska. Dzisiaj się dozbraja Kurdów, a jak się dozbraja Kurdów, to geopolitycznie Turcy też powiedzą, no przepraszam bardzo, na naszym terytorium są Kurdowie, i zacznie się jeszcze kolejny konflikt, który nam w niczym nie będzie pomagał. Proszę Państwa, też tą tezę stawiam i się w pełni z nią zgadzam. Oszustwo z bronią chemiczną, pamiętacie Państwo, tą propagandę, ten krzyk, ten wrzask. A jak jest z Syrią? Rok temu żeśmy na temat Syrii, pamiętasz Piotrek, tu rozmawiali. Dzisiaj już Stany Zjednoczone pana prezydenta Syrii już nie atakują. A tak chciały koniecznie interwencji. A w czyim interesie ta interwencja by była? Tak samo jak w Libii, jak w każdym z tych arabskich krajów, gdzie każdy kolejny rząd, każdy kolejny ten to jest dramat i jest zaostrzenie islamizmu. To co, to my sobie szykujemy takie, za przeproszeniem, bydełko tutaj na naszych granicach? My sobie do tego dążymy własnymi środkami. Ja się zastanawiam, Stany Zjednoczone mające taki dobry wywiad, prawda, ponoć, takie świetną orientację geopolityczną. Przecież z punktu widzenia ich własnego interesu oni sobie robią kuku. Przecież płacą za to gigantyczne pieniądze, zadłużają się, efektów politycznych nie ma. Od Wietnamu, Wietnam, klęska polityczna, Afganistan, klęska polityczna, Irak, klęska polityczna, klęska za klęską. No tak między nami mówiąc. I proszę Państwa, to też ma wpływ na naszą obecną rzeczywistość. Bo oczywiście za wszystkim idą pieniądze, długi, układy międzynarodowe i z tego sobie trzeba po prostu zdawać sprawę. Natomiast wracając jeszcze raz do kwestii Ukrainy. Otóż proszę Państwa, przecież gdyby ze strony tamtego rządu pana Jaceniuka było jakiekolwiek myślenie o utrzymaniu zwartości terytorialnej, to by ustawy o języku zaostrzającej i regulującej tak, żeby eliminować język rosyjski, czy polski również, by nie zrobił. To nie jest przypadek, że Rumunia mówi nie, Węgry mówią nie, bo wszystkie te państwa mają swoją mniejszość na terenie Ukrainy, dbają o swoją mniejszość, z wyjątkiem państwa polskiego. Ja się z panem nie mogę zgodzić, że my mamy zawsze usprawiedliwiać
czyjeś nacjonalizmy, prawda? Zwłaszcza ukraiński czy litewski. Otóż czym bardziej będziemy im wchodzić z wazeliną do tylnej części ciała, im częściej będziemy im układać się i, prawda, i za wszystko wybaczać i wszystko rozumieć i po plecach klepać, to będzie tak samo jak kiedyś panu Jackowi Kuroniowi powiedziałem, jak był przewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, to on chciał jak najszybciej wszystkim mniejszościom w Polsce nieba uchylić. A ja mówię, panie przewodniczący, musi być zasada wzajemności. Póki nasze nie będzie miała tam żadnych praw, to tak samo to musi być w tym samym czasie, bo będzie to odczytywane nie jako dobra moneta, tylko jako instrument polityczny i słabość, po prostu słabość. Uczmy się tej rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam Niemca, który pochodziłby z Wrocławia, czy w ogóle był pochodzenia tutaj ze Śląska, który by przyjechał do Wrocławia i powiedział, że on się cieszy, że Wrocław należy do Polski. A myśmy mieli takich polityków jak pan Buroń, który się cieszył, że Lwów należy do Ukrainy. To jest ta dramatyczna różnica pomiędzy myśleniem Niemca, Francuza, Polaka, a polskich, tak zwanych polskich elit politycznych. I póki tak będzie, to będziemy schizofreniczną politykę uprawiać na Ukrainie, na Litwie, jeszcze nie wiadomo gdzie, w krajach arabskich, bo nam się wydaje, że jak w pierwszym szeregu będziemy tych, którzy się podporządkowują, to jesteśmy dobrym przyjacielem. Ja wtedy powiedziałem panu ministrowi, bo też mówili, że tu będzie demokracja. A panu ministrowi obrony narodowej tak powiedziałem. Proszę pana, jeżeli na ulicy X mieszka 20 prostytutek i dwóch księży, to pewnikiem każde demokratyczne wybory wygrają prostytutki. No i tak się dzieje w Iraku i w wszystkich tych krajach arabskich. No trzeba sobie zdawać sprawę, jakie tam są realia. I nie opowiadać andronów, bajeczek geopolitycznych, schizofrenicznych wizji, bo one do niczego nie prowadzą, tylko za to wszystko płacą polscy obywatele, często nieświadomie, często z głupoty, a często dlatego, że są manipulowani przez media. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja to jeszcze dopowiadając nie do meritum. Każdy głos z sali, akceptujący i nieakceptujący, tu słychać jako szum i irytuje bardzo. Proszę. Ja wiem, że są emocje, ale tak to słychać. A teraz właśnie dobrze będzie, bo wreszcie ktoś się z kimś nie zgadza. Proszę. Ja chcę przede wszystkim jeszcze raz powiedzieć, ja nie uprawiam polityki. Ja to, co powiedziałem, nie oznacza, że państwo polskie, czy polityka, polska dyplomacja ma się tak zachowywać. Ja powiedziałem, w kategoriach pewnego zjawiska. My, jako tu ludzie racjonalni, w jakiś sposób oglądający tą rzeczywistość, myślę bardziej racjonalnie, a niekoniecznie emocjonalnie, powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Mówię o tym nie w kategoriach polityki. Pan trochę uprawia tu już politykę, a ja tej polityki czynnej nie uprawiam. Wzajemność jest polityką. Mówię z punktu widzenia, to co polityczne i to co jest polityką jest oczywiście łatwe do rozstrzygnięcia. Uważam, jakby tak popatrzył na to z boku, to wie pan porywa tłumy. Ja to rozumiem. Ma pan to we krwi. Ja nie jestem politykiem i nie zamierzałem porywać tłumów. Mówię tylko o tym, że są pewne zjawiska uniwersalne i powinniśmy je jako ludzie wykształceni i świadomi rozumieć, znać. A to, czy my je wykorzystamy w polityce, czy nie, to już jest druga sprawa. Jak je wykorzystamy? Tak. A druga, kolejna sprawa, a propos islamu, to przepraszam, mówimy źle, tak? Jasne, tylko czy ktoś z państwa, pan, może mi powiedzieć, jak zmienić konsumpcyjną cywilizację zachodnią? Jak dokonać przekształcenia świadomości ludzi, którzy żyli w dobrobycie przez 50 lat? Jak to zrobić, żeby zmienić, nie wiem, świadomość sumienia tych ludzi? Jak to zrobić? Może niestety musi nastąpić jakiś kryzys w którymś momencie, który to przemieni. Może to będzie kryzys tożsamości europejskiej, rozpadu Europy. Może tak być. Ale pytanie jest takie. Jak to zrobić? Jeżeli to już jest, jeżeli jedziemy na zachód, spotykamy tych ludzi, naprawdę widzimy, co jest ich, w ich interesie, co ich obchodzi, a co ich nie obchodzi, prawda? Że to jak, a może powiedzieć tak, zgodzi się z Hanną Arendt na przykład, że nastąpił zanik sumienia. No to fajnie, no dobrze. Nastąpił zanik sumienia. Patrzy się na aborcję, tak? Eutanazja jest coraz bardziej dostępna w coraz to nowych krajach, rozwija się legalizacja tej eutanazji, następuje zanik sumienia. A przepraszam, a co mamy zrobić? No mam alternatywę, na przykład właśnie ten wspomniany Dugin, tak? Mówi o duchu rosyjskim, o nihilizmie zachodnim, o tym, że to właśnie cywilizacja wschodu przyniesie ożywienie, tak? Odrodzenie wartości.
bzdura, tylko że on właśnie jest jednym z doradców Putina, tak? I to on właśnie w jakimś tam sensie wpływa też na jego polityczne zachowania. Ja się mogę zgodzić z tym, co panowie mówią, że pewne działania są nieracjonalne. Z drugiej strony, co by Polacy zrobili, gdyby im powiedzieli, że albo przechodzicie na federację, albo wam zabieramy Górny Śląsk. No bo tak właściwie Kijów usłyszał taką informację, tak? Zdobył władzę i powiedział tak, dobrze, fajnie, macie teraz władzę, no ale teraz tak, tu są Rosjanie, ten Donieck jest właściwie rosyjski, tu są ludzie rosyjską, ta Noworosja, prawda? Ci ludzie, którzy, sowieccy, którzy właściwie nie do końca wiedzą, czy są Rosjanami, czy Ukraińcami, ale są stąd, jak w Konopielce. Skąd jesteś? Stąd. Jesteś Polakiem? Nie, jestem stąd. No więc mniej więcej tak. I teraz pytanie jest takie, no co mają zrobić? Podzielić, zrobić federację? Wiadomo, o co chodzi z tą federacją. Jakby byli, myśląc w takich kategoriach, powinni się zgodzić już wtedy. Na federację, na federalizację Ukrainy. Co by za tym poszło? Nie wiem. Co by było dalej? Jakie byłyby kroki Putina? Czy byłyby jakieś? Nie mam pojęcia. Natomiast gdyby się wtedy zgodzili na federację, nie byłoby pewnie tego, co jest teraz. Tak? Byłoby lepiej. Możliwe, tak. Tylko pytanie jest takie, czy my byśmy na przykład poszli na taki numer. Przepraszam, my jesteśmy już w tym numerze. Nie, w takim nie sensie, jesteśmy. Bo my, na przykład, my mamy, my tutaj na Dolnym Śląsku, czy na Górnym Śląsku, czy w Wielkopolsce, mamy sejniki swoje, które wybieramy, tak? A Ukraińcy tego nie mają. Nie ma. Nasz ustrój jest dużo bardziej samorządny, dużo bardziej jakby taki regionalny niż no, ich ustrój. Ale ich ustrój jest unitarny. Ale w sytuacji u nich nie ma wyboru. U nich ludzie, którzy mówią innymi językami, nawet nie mogą wybrać swoich przedstawicieli. Tylko są narzucane im wtedy władze, które są narzucane przez Kijów władze. Po prostu tak jak wojewodowie w Polsce byli przed tym układem. Świetnie, ale dopóki Janukowicz rządził i wcześniejsi prezydenci no z Kuczmą, nikomu to nie przeszkadzało. Przeszkadzało trochę być może, ale Janukowicz rządził jako demokratyczny prezydent. Musimy pamiętać, wybrany głosami w dużym stopniu wschodu. Więc jak on został wykluczony, to ten wschód został pozbawiony swojej demokratycznej reprezentacji. Kompletnie. No, trzeba by mu czy ja bym dać, w ogóle od, nie, chociaż rozsądek, nie, zwykły rozsądek wskazywał, że należało przynajmniej jakąś namiastkę im zaoferować. Oni może by to odrzucili, może to by, ale teraz tym bardziej odrzucą. Teraz tym bardziej jeszcze, no co, bo teraz to tylko można powiedzieć, że złamaliśmy ich siłą, ale myśmy ich siłą nie złamali. Myśmy tylko ich siłą rozjuszyli. I nic więcej. No to co to za efekt, że tak powiem. Moglibyśmy ich mogli złamać siłą, ale nie możemy ich złamać siłą, bo za nimi stoi Rosja. Nie, tylko właśnie pytanie no jest i koniec. Takie. Jak jeżeli prowadziliśmy złą dla siebie, dla nich i dla świata politykę. Dobrze, tylko to jeżeli zgadzamy się, że świadomość narodowa, ukraińska świadomość narodowa jest bardziej po stronie zachodniej niż po wschodniej. Ale... To najwyżej pęknięta. No dobra, ona jest pęknięta, ale jakaś świadomość ukraińska gdzieś jest, tak? Poczucia tożsamości narodowej. Jeżeli ta świadomość poczucia tożsamości narodowej, budowania państwa, zdobywa władzę, prawda? Twierdzą, że to, co było do tej pory, było wasalnością, bo w obszarze wpływu Związku Radzieckiego, byłego, czyli Rosji dzisiaj, tak? Rosji. I nie chcemy tego, tak? Bo chcemy być samodzielni. No to teraz oczywiście albo idziemy na jakieś usterstwa i robimy to, co pan mówi, no albo próbujemy walczyć, na co nie mamy siły. Tak? No nie, ale próbujemy więc... walczyć, czyli próbujemy a walczymy z tymi, zaczynać którzy... walkę, która jest z góry, jak się troszeczkę minutę zastanowimy, to ta walka była z góry skazana na przegraną. Tak samo jak powstanie warszawskie. No nie. To zupełnie co innego. Powstanie warszawskie. Powstanie warszawskie to nie była walka między Polakami. Powstanie warszawskie to była walka z Niemcami. A to jest walka między Ukraińcami. Ale mówię o perspektywie zwycięstwa. No nie, ale. Mówię o perspektywie zwycięstwa. Nie, no. Ja rozumiem, ale. Dyskusja jest szalenie ciekawa, ja nie wiem co mam zrobić, bo nie zapanuję za chwilę.